Dobry wieczór wszystkim. Jesteśmy w Gdańsku, jest w 12:30 w nocy. Chciałbym przedstawić Państwu, jak wygląda przejazd przez Gdańsk. Tutaj jesteśmy na granicy teraz Sopotu i Gdańska. Minęliśmy już fragmencik Żabianki, czyli można powiedzieć, że jesteśmy już za Żabianką. I będziemy kierować się w stronę Wrzeszcza, w stronę Galerii Bałtyckiej, tamte rejony. Bardzo chętnie chciałbym Państwu przedstawić, jakie mamy piękne drogi. Myślę, że na filmie także będzie słychać moje zawieszenie, które tutaj jakiś czas temu zostało uszkodzone na jednej z tych gdańskich dróg. Tak więc zapraszam do miłej przejażdżki. Myślę, że możemy też być świadkami tego, jak absurdalne są ustawienia świateł, że o pierwszej w nocy nie jesteśmy w stanie przecisnąć się przez Gdańsk, nie używając hamulca. Tak naprawdę jest to nieuniknione. No tak zostało to pomyślane, że generalnie jest to przewidziane dla kierowców, którzy jadą z prędkością szybszą niż dozwolona. No i niestety często trzeba po prostu stać więcej niż byśmy tego chcieli. Tak więc jesteśmy teraz na Grunwaldzkiej, czyli jest to Sopocka Aleja Niepodległości. Gdybyśmy teraz w prawo pojechali, to byśmy dojechali sobie do telewizji na cmentarz i mielibyśmy wtedy po lewej park. Teraz mamy park po prawej i ruszamy. Dojeżdżamy zaraz do pierwszego skrzyżowania, ruszyliśmy ładnie i będziemy jechać gdzieś tak z prędkością 55 do 60 km na godzinę. Czyli tutaj już rzekomo ruszyliśmy, powinniśmy sobie ładnie jechać. Patrzymy, tym razem nam się udaje. Dalej kierujemy się w kierunku Wrzeszcza, przejeżdżamy przez Oliwę, jest to pętla w Oliwie. Jak słychać i widać, cały czas jakieś dziury zaliczamy. A jest to główna ulica, nie można tego ukryć, bo przelotowa z Gdańska do Gdyni biegnie. A i ciągnie się dalej aż do Wejherowa. Tak naprawdę gdyśmy tą drogą jechali cały czas, to zajedziemy sobie kawał dalej. I proszę, jechaliśmy sobie ładnie, prędkość utrzymana i już trzeba użyć hamulca, bo czerwone. Kontynuujemy jazdę naszą Grunwaldzką i jak widzimy, dziura za dziurą. Spróbujemy w takim razie szczęścia na prawym pasie, tutaj ich trochę może mniej, ale zaraz będziemy również odczuwać ich skutki, ponieważ jest to niestety nieuniknione tutaj. Cały czas gdzieś tam prawo, lewo trzeba starać się tą kierownicą manewrować, żeby unikać tych dziur. I tak jak mówiłem, jechaliśmy sobie pięknie stałą prędkością, żeby nie przyspieszać, nie hamować, czyli znowu musieliśmy trochę sobie zwolnić tutaj i kontynuujemy jazdę. Już trochę wjeżdżamy na znowu gorszy fragment nawierzchni i bez względu, widać to pewnie w obiektywie, także z jakimi tutaj przeszkodami musi zmagać się zawieszenie każdego samochodu, każdego dnia. A jak wiemy, Gdańsk bardzo dużo inwestuje w takie w miejsca rozrywki, takie jak stadion, które tutaj, nie wiem jaki jest podział, kto jest za, kto przeciw, ale myślę, że nie trafia to do wszystkich mieszkańców Gdańska, ponieważ jest to olbrzymi koszt, który zresztą teraz musimy spłacać, jak wiele różnych osób z mediów naśmiewa się trochę z tego, że jest to bardzo tutaj wychwalane, że prestiżowy stadion, który tak naprawdę się na razie nie zwraca i zapewne zwracać się jeszcze długo nie będzie. I dalej, minęliśmy teraz już pomału, wjeżdżamy do Wrzeszcza. Teraz będziemy przejeżdżać przez fragment dzielnicy, która nazywa się Strzyża. I jak na razie tutaj nasza droga wcale się nie polepsza, jest może nawet trochę gorzej. Nie rzuca tak samochodem, ale jednak droga na pewno nie jest ani przejażdżka tędy komfortowa, ani zdrowa dla zawieszenia. Generalnie inicjatywą tego filmu może nie jest
razu jakaś tutaj walka, czy próba walczenia, no bo co można zrobić za pomocą filmu, no, kto sobie weźmie do serca nagranie jakiegoś młodego człowieka, któremu się to nie podoba, jak co on ma do gadania tak naprawdę, ale myślę, że gdyby tak więcej osób się zgrało, można coś spróbować zdziałać, bo trzeba pamiętać, że płacimy podatki niemałe, a stan dróg jest, no nie można powiedzieć, że był dobry, bo jest beznadziejny. Teraz odbiliśmy trochę z Grunwaldzkiej, ponieważ chciałbym dojechać do ulicy Polanki, żeby móc pokazać Państwu, jak wygląda nasza Nowa Słowackiego. Nową. Teraz przyjeżdżamy, od razu można zwrócić uwagę, przyjeżdżamy przez fragment ulicy tutaj na granicy Gdańska i Brzeszcza i Oliwy, przepraszam. Ograniczenia nie ma, żadnej strefy nie ma, która mogłaby tutaj normować naszą prędkość, czyli dozwolona 50, ale kto przy o zdrowych zmysłach będzie tutaj 50 na godzinę jechał, skoro jest dziura na dziurze. Teraz znowu stoimy, to nie ma się co dziwić, ponieważ nie jest to główna droga, nie jest to przelotowa. I odbijamy sobie bezpiecznie w lewo i kierujemy się już teraz ulicą Polanki w stronę Słowackiego. Tutaj mamy akurat niebezpieczny bardzo przejazd, zresztą bardzo dużo takich przejazdów jest w Gdańsku, który tutaj rzekomo ma poprawić bezpieczeństwo dla pieszych, ale czy on poprawia bezpieczeństwo dla kierowców, to już tak nie do końca, nie wiadomo komu ma to służyć. Jechaliśmy sobie tutaj i stoimy znowu. No cóż, nie ma się co dziwić, wjechaliśmy z bocznej ulicy, tak więc można było się tego spodziewać, że nie będziemy na tej tak zwanej zielonej fali sobie się poruszać. Pierwsza w nocy, tak więc widać, że ruch jest dość znikomy. Raczej nikt już nie podróżuje, pomimo że są to święta, to już ludzie, podejrzewam, do pracy idą, a nie odwiedzają się nawzajem. Po lewej stronie powstają nowe osiedla mieszkaniowe. Tutaj po prawej mamy budownictwo lat ubiegłych. Dojeżdżamy sobie pomalutku, nawet już nie przekraczając prędkości, jedziemy 40. Już nie wiadomo do końca, z jaką prędkością jechać, żeby trafić sobie na zielone światło, ale już znowu stoimy. Nic się zupełnie ciekawego nie dzieje. Żadne auta nie jadą, a my stoimy. Jest. Ale jedzie zupełnie gdzie indziej. Doczekaliśmy się, to możemy kontynuować jazdę. Już teraz możemy zacząć podziwiać trasę Słowackiego, na której właśnie się znajdujemy. To już jest jedna z jej wjazdów. My będziemy kierować się w dół, czyli sporego kawałka nie przejedziemy. Zielone światło i pięknie jedziemy. Póki co jest równo, zaraz będziemy wjeżdżać na nowo wybudowany wiadukt i myślę, że prosiłbym, żeby się wtedy przyjrzeć ruchom obiektywu i ruchom samochodu na tle powierzchni drogi, aby zwrócić uwagę na to, jak jest ukształtowana rzekomo nowa trasa. Nie jest to wiadomo bez kosztów, bo chyba jedna firma upadła przy budowie tego. Druga sobie widać też nie najlepiej poradziła z tym, żeby połączyć koszty z dobrą jakością wykonania. Osobiście czuję trochę obawy co do jakości wykonania i czekam tylko na jakiś werdykt odpowiednich służb, czy to się rzeczywiście nadaje do użytku. No ale cóż, na razie można, więc korzystamy. I teraz już wjeżdżamy pomału na starą Kościuszki. Jak widać, samochód spokojnie sobie nie jedzie. Jest lekko nierówno, nieprzyjemnie, szczególnie tutaj. I skręcamy. Ludzi nie ma, pieszych nie ma. A my stoimy.
jak widać, podejrzewam, że nie widać, ale to ja w takim razie zwrócę na to uwagę, na słupkach nie ma żadnych przycisków dla pieszych, dlatego jest to uruchamiane automatycznie, co powoduje, że musimy stać. Drugą rzeczą na tym skrzyżowaniu, na którą chciałem zwrócić uwagę, jest promień skrętu. Jest on bardzo ostry i komunikacja miejska, która porusza się tą drogą, ma zazwyczaj kłopot, żeby tutaj zakręcić. Ale dla osoby, która to projektowała, było to za trudne najwyraźniej, żeby zwrócić uwagę, że będą się poruszać tędy także pojazdy komunikacji miejskiej. Odjechaliśmy z nowo wybudowanej trasy i jedziemy starą Kościuszki, tak zwaną już starą, bo nowa leci tak naprawdę obok. I co warto zwrócić uwagę? Dziura za dziurą. Kolejna, hamujemy, bo dziura. Teraz będziemy przejeżdżać przez przejazd tramwajowy, który również jest tak naprawdę, pomimo że w jakimś tam stadium wyremontowania jest, ale jedziemy i co? Dziura za dziurą. Łup, łup. I tylko słychać, jak zawieszenie sobie tam ledwo radzi z tym. Dalej odjeżdżamy kawałek dalej. Tu jest trochę lepiej, ale warto pamiętać, że tą drogą właśnie jadą kibice na m.in. na ten rzekomo wspaniały stadion, który pochłonął kupę kasy. Nie zwraca się. Jest na jakimś odludziu kompletnym. A warto też zwrócić uwagę, że ludzie wracający z meczów tymi dzielnicami bardzo często zostawiają za sobą mnóstwo śmieci, porozbijane szyby i tym podobne. Teraz wjeżdżamy już w ostatnią ulicę tutaj, także sporo dziur. Przejazd tędy jest także nieprzyjemny. Dziękuję Państwu za chwilę uwagi. Ja już się z Państwem żegnam, żeby za bardzo też nie ujawniać miejsca zamieszkania. Odjadę kawałek dalej i dopiero do siebie do domu wrócę. Spokojnej nocy, życzę wszystkim dobrego.